Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam was dzisiaj znowu w Stone Shardzie, gdzie mam znowu inny build. Mianowicie dzisiaj poszedłem w Mace, a raczej wypadł mi po prostu Mace, czyli macka, która jest, myślę, że dosyć potężna jak na taki poziom. Dodatkowo wypadł mi magiczna czapka, która zwiększa moją protekcję, także jestem dosyć odporny. Dołożyłem sobie do tego tarczę, no i mam nadzieję, że również gdzieś tam uda mi się wzmocnić moją postać troszeczkę właśnie pod względem shielda. Ewentualnie, jeżeli mi się poszczęści, znalazłem również Battle Axe i mógłbym teoretycznie zrobić sobie Battle Axe w drugiej ręce, ale no chcę zobaczyć, w jaki sposób będzie na Mace. Na Mace mamy dosyć potężną umiejętność, która pozwala nam zestunować naszego przeciwnika na dwie tury, no i daje to jakąś tam ilość obrażeń, ale tak naprawdę chodzi tutaj o stuna, także jestem ciekaw, czy z tych wież, z którymi mierzymy się na końcu, mamy możliwość przerywania zaklęć. Oczywiście zebrałem sobie parę zwojów identyfikacyjnych, trochę strzał, nie mam łuku, bo go wyrzuciłem, był dosyć słaby. Za to udało mi się zdobyć naprawdę bardzo potężną leczniczą tutaj miksturę, także mamy dwie lecznicze mikstury, nie tylko i wyłącznie jedną, ale właśnie dwie. Druga jest, myślę, że dosyć mocna, na dodatek zabiera tutaj jeszcze dodatkowo lifesteal oraz przywrócenie many, także no, dosyć mocne. No dobra, aha, właśnie, chciało się mojej postaci pić, miałem się napić, no i idziemy na następny poziom. Zobaczymy też, co tam nam wygeneruje. Dobra. Ok, do niszczenia skrzyni oczywiście nauczyłem się już, że należy używać drugiego zestawu broni. Tak, toporki mają dosyć mocne obrażenia od criticali. Jak widzicie, dual wielding jest dosyć mocny, ale to czyni nas bardzo papierowym postacią. Miałem sobie zmienić. No właśnie. Żeby się ten odcinek nie skończył za szybko. Super, udało się. Mamy do wyleczenia rany. A nie, nie mamy ran. Nie wiem, co się z nimi stało. Second wind naprawił. Aha, czyli tymczasowo mam usunięte te debuffy związane z moją ręką i głową. Odpoczniemy moją postacią trochę. Udało się. Okej. Okay. Dosyć fajnie. Faktycznie te krytyczne obrażenia gdzieś tam całkiem fajnie wchodzą. Kurczę, agility plus 2 to jest... Nie, to jest za słabo, żeby z tego korzystać. To jest zresztą zwykły klap, nie chcę tego. Moje podejście do tej walki było trochę za szybkie. Okej, okay, pijawki. O, antidotum i kolejna esencja życia. Dobrze jest. Dobra, znowu zrobiłem to samo. Dobre trafienie, ale myślę, że może być nie dość dobre. Dobra, nie, stanowczo użyjemy sobie teraz many. Okej. Nieźle. Poziom mnie trochę ustawia, bo w walce z tym kolosem będę tego potrzebować. Przy czym przyznam, że od razu weźmiemy sobie jeden do siły na pewno, chyba nawet dwa do siły. Weźmiemy sobie tą tarczę. Nie wiem za bardzo, co to jest. Można w 5 minut zamienić go do snu? No nie wiem.
chyba jednak starczą. Starczą, dosyć fajnie się tutaj czułem. No, chodź. Ogólnie rzecz biorąc, to zrobiłem błąd, bo powinienem do niego podejść. Zapomniałem, że ci goście mają przecież szarże. Także mógłby do mnie podbiec. Lifesteal. Okej, podoba mi się. Tutaj jest ta pałka. Dobra, po pierwsze to się wyleczmy, a po drugie to podejdźmy jednak z stealthy. Troszeczkę do zagadnienia. Dobra, znowu głodny. Tak, faktycznie. Jeżeli napijecie się wody, to znika wam efekt toksyczności. Chyba że to akurat był taki szczęśliwy traf. Chociaż nie wydaje mi się. Dobra, co mamy na półkach? Okej, jest super aqua vita, coś tam. To mamy teoretycznie już wygraną walkę ostateczną. Nie, śmieszne. To jest aż tak mocne. Mana, wściekłość i recaptivity. Kolejne słowo do poznania z translatorem Google. Okej. Gościu się spoznał. Ale obecnie. Sporo ich tu. Skończy. Okej. Idzie jeszcze ten bombel. Okej, on jest mocny. Może właśnie zmarnowałem moją szansę na wygraną. Nie było jednak, trzeba nie zmieniać na toporki. Podejście więcej obrażeń szybciej pójdzie, nie było dobre. Właśnie, zresztą po co ja wziąłem tą tarczę, skoro ja nie korzystałem z tego. Dobrze. Kolejna mikstura. Teleport. Na randomową odległość. Dobra, szyna do ustawiania kończyny. Dodatkowe dwie mikstury. Czerwona oznacza zdrowie, prawda? Hunger, rage i mana. Dam radę z głodem. Dobra, druga mikstura. Okej, mamy pełno. To jest lepsze od tego mojego. To jest chyba takie samo. Tak, identyczne. No dobra, rękawice na pewno. Na pewno tego Morningstara. Tego drugiego, Flyla. No dual. Nie. Starczą. Ale tutaj sobie zmienimy. Dobra. No to zjedzmy sobie chlebka. Dobra, miejmy nadzieję, że połączenie tej many, healingu, lifesteala razem z tą do rage'a i do healinga, dodatkowym teleportem, maną recaptivity oraz tego raz lifesteala jeszcze da radę, żebyśmy pociągnęli w tej ostatniej walce. Teoretycznie mógłbym już tam iść, ale chcę przejść do końca. No to break. Okej.
to mnie może trochę ustawić. Więc co tam? Dodatkowe agility, percepcja. Nie, na siłę idziemy, na osiłka. Dobra, czyli tak. Na pewno są mace'y. Szkoda, że nie można wyższych poziomów odblokować. Dobra, mamy to. Co możemy jeszcze? Może ten dual wielding? Kurczę, nie. Już było. Dajmy to. Bo armor też był, a medycyna? Medycyna będzie nas leczyć, czyli zatrzymuje bleeding. Okej. Ale może spowodować u nas ból, natomiast to... You can see the amount of turns left for a stability injuries to heal. Chyba, że pójdziemy w aksy. Bo mam tam przecież siekierę, więc teoretycznie mógłbym sobie przełożyć siekierę. Nie, dobra, nie. Pójdziemy jednak w ten... Ten sabotaż, co to robi? Zmniejsza hałasy i można ogłuszyć przeciwnika na 5 tur. To może być mocne. Okej. Są nieprawdopodobnie głupi. Ogłuszenie. Kula ognia. Tarcza w górę. Dobra, udało się go uśpić. Ale nie na długo. W bok? Nie. Nie. Chwila nie w walce. Tarcza w górę. Okej. I udało się znowuż. Dobra, w ogóle to może to naprawdę. 81, 88. Dobra. Okay. Aha, właśnie. Mieliśmy zidentyfikować tę miksturkę. Painkilling, czyli zabójstwo. No to ciekawe, dobra, okej. Okay. Na pewno się przyda. W ostatniej walce. O, pułapeczka. Dobra, to było głupie. Masz tu ciągu. Można było ją uśpić i się przygotować jeszcze. Też nie pomyślałem. Kurczę, to jest całkiem potężna umiejętność. Dwadzieścia tur, jeżeli już był nieprzytomny. Czyli jeżeli na przykład złapiemy przeciwnika gdzieś jakiegoś śpiącego, to można go dosłownie wyeliminować na 20 tur. Ciekawe. W ogóle to nie wiem, po co miałbym disarmować tą pułapkę. To jest bez sensu moim zdaniem. O nie, znowu ten gościu. Jaka kurczę stealthy jest ta moja postać. To jest nienormalne. Tarcza do góry. Jeszcze jeden kula ognia. To jest postać prawdziwie magiczna i tutaj podpasił sprzęt, że ma tyle tych magicznych umiejętności. Szkieleton, hej. Uuu! Jaki fajny przedmiot. Możemy odblokować tym aż do 5 chyba tych zamków. Co my tutaj mamy? Miodzik. Bardzo fajne. Jest drunkness. Ej tam. Dobra, musimy odpocząć. Słyszę za drzwiami jakieś tutaj szkieleciki.
Jesteśmy głodni. To nawet dobrze, bo mamy ekwipunek pełny. Jednak sobie dziabniemy mu baniaka. Kolejny klucz. W szafce coś będzie. Mikstura życia. Bardzo fajnie. Dobra, możemy to za tą niezidentyfikowaną miksturę zamienić. Albo za nadmierną ilość bandaży, bo mamy ich tyle, że nie wiem. Może te używki powyrzucam? Dobra, zostawię jeden klucz. Mikstura życia. Przydałoby się jakieś pierścienie jeszcze magiczne. Jakieś plus jeden do odporności czy coś. Chociaż nie, no nie jest źle naprawdę. Ilość many, jaką mamy, jest straszna. Dobra. Okej, tutaj jeszcze w prawo możemy iść. Aha. Dobra, no to stealth. Idziemy. Dobra, mamy gościa. Pum. Okej. Dostał. I ogłuszam. Świetne połączenie. Możemy połączyć sobie ten takedown razem z knockoutem. Super sprawa. Dobra, spalamy, żeby dosyć efektywnie działa. Zgniła ryba, to tak nie za bardzo. Który kurczę poziom mamy? Prawie piąty. Nie ma jak dociągnąć do piątego. Jeszcze jeden skill. To by było ciekawe. Dobra, jest jeszcze jeden pokój, jest jeszcze jeden pokój, jest nadzieja. O. Magicznym kluczem otworzymy. Okay. Mamy klienta, nieświadomy jest. Dobra, nie jest sam. Spalić. Tym gościu z tyłu jakby się go udało spalić. Okej, okay. No dobra, poszło. No to dobra, to łatwizna. Piąty poziom, całkiem solidnie. Zwiększamy siłę? Siłę zwiększamy. Typowy osiłek z pałką. Dobra, czyli tak, mamy takedown, mamy dodatkowy armor. Dual Wielding Sabotage. Znaczy, dobra, okej, okay, teraz już poczekam, bo mógłbym teoretycznie sobie dorzucić właśnie elektryczność. Bo jeżeli mam aż tyle many, to tutaj możemy sobie dołożyć tą pasywkę. Elektryczny potencjał i wtedy mamy tę siłę tych naszych ognistych zaklęć mocno zwiększoną. Co jest fajne. O, proszę bardzo. Siła plus 2. Dodatkowo identyfikacja na miksturkę. I jeszcze stone skin. Nie, no dobra, ok. To będzie łatwizna. Tutaj akurat bardzo fajnie podeszło. Ta postać jest już tak niesamowicie mocna. Dobra, zjedzmy sobie. Ok. To tak, no to wyszło bardzo elegancko. Jeśli chodzi o tą postać. Niezwykle silna postać wyszła. Pomimo tego, że było tutaj, chociaż tak naprawdę, kurczę, ciężko było. My tutaj zużyliśmy chyba ze dwie mikstury lecznicze, jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra, gdzie jest zejście na ten drugi poziom? On tam gdzieś był. A, z początku był, właśnie. Czyli co, czyli już nic więcej nie dostaniemy. Załatanie? Nie, mam ten, mam bandaże w razie czego. Great Swordy? Nie, Daggery też nie, Mace'y też nie. Aksy? Nie, aksy też nie.
może to naprawianie weźmiemy. Liczba tur do wyleczenia. Nie, to nie jest mi teraz potrzebne. Może to naprawianie faktycznie. Jest jednak fajna rzecz. Dobra. I tak, mamy Mace'a na dobrym poziomie, to też. Spell power minus 1, a to nie jest aż tak ważne. Tutaj mana minus 1, mana minus 1, spell power też minus 1. Szansa na blok, mana i spell power. Tutaj mamy całkiem ciekawe, to by można było naprawić. Mhm. O, super. Poprawiło nam się po procencie. Także chyba powinno być cacy. Dobra, wracamy się. Gdzie był ten początek? Dobra, tutaj mamy. Okej, okay, tutaj mamy i teraz tak. 77. Jak my długo tutaj możemy czekać? Sprawdzimy sobie. Tak naprawdę chyba nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość czasu, jaką możemy odpoczywać. Więc moja postać może zgłodnieć, może mieć zwiększone pragnienie, bo tak naprawdę mamy zapasy. A ja chcę sobie jeszcze naprawić na przykład zbroję albo coś w tym stylu. Czyli można w ten sposób przesiadywać w lochu i nic nie robić. Przydałby się taki tryb trochę jak w... Dobra, jedzonko. Tak? Mam jedzonko? Jasne, że mam jedzonko. Czy to jest ostatnie jedzonko? Dobra, teraz jeszcze pragnienie doszło. Okej. No, czyli mamy możliwość sobie poczekania po prostu w lochu i naprawienia tego, co nam się podoba. Przy czym możemy umrzeć z głodu, no. Bardzo dobra pasywka. Nie, Battleaxa żadnego nie robimy. To starczą wolę. Wander's Wizard Boots, czy to... Może zbroję naprawmy. Dobra, jesteśmy znowu w katedrze. Przynajmniej tym razem miejmy nadzieję, że się uda. Ostatnio elektryczny czarodziej nie wypalił. Co to było? Odporność, tak? To jest... No właśnie, tak. Resent to pain. Ja mam antidotum, dobra. To będzie tak. Będziemy głodni przez tą walkę, bo odpalę sobie rage i manę. Dobra, kamienna skóra, potem po tym pain killing, po tym jeszcze, co miało być? Nie teleportacja. Lifesteal. Przy czym ten lifesteal to teraz lifesteal. Dobra. Hunger i rage. Dobra. Deadly toxic. I teraz używamy antytoksyny. Dobra, ok. I możemy się jeszcze użyć tutaj, żeby zmniejszyć toksyczność reszty rzeczy. Dobra. Dobrze, będę to pomijał, bo to się robiło ze dwa razy. To się właśnie skumało, że to bez sensu. Bronię. Kurczę, znowu nie pamiętam. Dobra, nie ruszaj się, gościu. Zwiększenie bloku. Nie
mogę ich aż tylu robić. Dobra, udało się jednego pozbyć. Dobra, nie można chodzić przy tych ściankach. Lifestyle jest świetny. Kulownia. Żyjemy jeszcze jednej. Wow, bardzo mocna jest ta mikstura. Okej, udało się. Niesamowicie silna postać, nawet się nie zmęczyłem. Chociaż nie, no dobra, miałem tyle dopalaczy, ale chyba nawet bez nich bym dał radę. Babum. No. Chwila, bo gdzieś były, tak mi się wydawało, była ta piąta wskazówka. Kurczę, ciągle jej znaleźć nie mogę. Chyba w końcu nie zebrałem. Tutaj jest. Dobra, okej. Okej, no to w tym momencie zaraz sobie to poczytamy, zanim jeszcze wyjdziemy. Więc tak, dla wszystkich proszę sobie zatrzymać, poczytać. Ja to już czytałem, tylko ostatniej nie, właśnie nie czytałem, pominąłem ją. To była trójka właśnie, coś mi się tak wydawało, że coś tu jest nie tak. Teraz jest czwórka. Jest piątka, co pisze. Nawet achievement dostałem. No dobra. Okej, okay, no to jak widzicie, postać wyjątkowo silna, muszę powiedzieć, że to jest chyba no, najsilniejsze, z czym do tej pory grałem. Czyli mamy Mace'y na shieldzie, jeszcze z armorem, chociaż armor akurat to nie, ale z sabotażem. I to świetnie się sprawdza. I z piromancją. W ogóle nie chodziłem tutaj też. Ładnie zrobiona mapa. Kurczę, na otwartej przestrzeni dopiero chyba nabiera znaczenia łuk. Bo tak naprawdę w tym lochu z łuku ciężko jest korzystać. Jeszcze strzał brakuje. Czy no dobra, tutaj akurat miałem dużo, ale mi się wydaje, że brakuje. Ciekawe, czy jest jakiś premium potworek, jak się bije. Tylko spragniony póki co. A właśnie, i bardzo głodny. Bardzo klimatyczny jest ten początek. No dobra. Baron, here. It seems I found it. It looks really our last hope. No właśnie. Także udało się po raz chyba drugi. Także elektryczny wizard w cienkiej konfiguracji nie wyszedł, ale z pałką jakby był i miał możliwość stunowania przeciwników, no i takie potężne potki, to pewnie by to się udało. Także no cóż, dzięki za uwagę. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Cześć!